serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu z młodzieżą szkół Awans i Stowarzyszeń pana Kamila Sylwestrzaka. Brawo! Witam serdecznie pana Zbigniewa Małkowskiego. Witam serdecznie pana Przemysława Trybko. Ja chciałbym, żeby panowie opowiedzieli nam, tak jak można w skrócie, na ile kariera w sporcie zmieniła wasze życie. Chodzi o wszystkie pozytywne elementy. Na pewno zdrowie otrzymujemy przede wszystkim. Coś, co pozwala nam szybciej się regenerować po pociężkich treningach, po pociężkich meczach. Bo w moim przypadku dużo zmieniło. Wcześniej grałem w Ekstraklasie, to nie wiem, mam 24 lata, więc widziałem, jak jest w tych mniejszych ligach i na pewno doceniam to, co teraz mam, więc w moim przypadku bardzo dużo. To na pewno po prostu mam wpływ na całe moje życie, bo na miejsce zamieszkania jest to też oprócz pasji praca, także i wpływ na wolny czas i na wyjazdy, no jest po prostu chwilę obecnie podporządkowane temu moje życie, także na wpływ ma. Piłka wpływ na moje życie ma ogromny. Powiedzcie o meczu, o którym chcieliście zapomnieć, wyjdźcie ze swojej pamięci, czyli taki najtrudniejszy, najgorszy mecz w Ekstraklasie. I z drugiej strony mecz, do którego wracacie, który przypomnijcie. Ja mam ostatni raz ze Śląskiego sezonu, ze Śląskiej Mocy, kiedy się do siebie przebraliśmy. A taki najlepszy to... chyba mój debiut dla mnie z powodu szczęścia. Jak wyglądają nasze treningi? Czy faktycznie codziennie trenujecie i czy będziecie weekendy? W weekendy gramy mecze, także weekendów wolnych z tego nie mamy, albo gramy tutaj, albo jesteśmy gdzieś w Polsce. Treningi wyglądają bardzo dobrze. Czasami są bardzo ciężkie, czasami są lekkie. Bardzo mi się spodobało, oczywiście mówię do piłkarzy, Korony Kielce. Szczególnie ten wątek dotyczący opłat karnych z tytułu nagrody. Bo ja mam tylko polecenie na zwiększenie pieniędzy w szkole. No więc zastosujemy tą samą metodę. Jeśli będzie zbyt dużo nieobecny, ustalamy karę umowne i mam nadzieję, że szkoła pójdzie w górę. Tak. Ale to, że te pieniądze z tej kary są nie do kieszeni, tylko są jakiś średni cel. Oczywiście, na pewno. I serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wielkim aplauzem. Ale to nam czujka. No. A to dziękujemy tort. Jako, że jest podzielny tort z logiem klubu i pisze od jakichś szkół. Od szkół dla chlebów, od szkół Awans. I bardzo proszę ten tort przed panów. My mamy pudełko, także spakujemy. Będziecie mogli panowie zabrać to i podzielić się z wszystkimi zawodnikami. I tutaj serdeczne podziękowania od naszych uczennic. Przemek.